Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam ustawienia zegarka Casio g GS1100 myśliki 1AER serii GES Jak widzimy zegarek jest tylko i wyłącznie analogowy nie ma żadnych wskazań cyfrowych zatem jego ustawienia mogą dla niektórych stanowić problem niemniej jednak tutaj postaram się Wam to tak pokazać, żeby każdy sobie z tym spokojnie poradził. I tak jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmiki, zauważyliście zapewne, że zawsze najpierw ustawiam elektronikę zegarka, a dopiero na końcu, jeżeli jest to zegarek analogowo-cyfrowy, wskazówki. Ponieważ elektronika jest dla nas punktem odniesienia, natomiast wskazówki oczywiście ustawiamy do elektroniki. Tutaj musimy zrobić odwrotnie, ponieważ nie wiemy, czy wskazówki przypadkiem nie są przystawione, no bo możemy się długo bawić w ustawienie. Ale w ustawienie po prostu czasu w zegarku, czasu, daty i tak dalej, ale nie wiemy tak naprawdę, czy on będzie prawidłowo wskazywany, ponieważ nie wiemy, jak, czy prawidłowo jest ustawione położenie początkowe wskazówek. Widzimy chociażby przykład po, po datowniku, bo specjalnie ja tutaj to wszystko rozregulowałem, żeby mieć przykład do pokazania wam, że na przykład datownik pokazuje nam, nam jakby zatrzymał się pomiędzy dniami i ogólnie e, zaraz zobaczymy, jak wygląda wskazanie pozostałych wskazówek. Aby wejść do ustawienia początkowego wskazówek, przytrzymujemy na raz dwa przyciski. Najpierw Adjust, potem Mode, jednocześnie. I zobaczcie. Momencik, chyba... Jeszcze raz spróbujemy. Just i Mode. Przytrzymujemy. O, teraz. Za słabo widocznie trzymałem. No, i widzimy w tym momencie, że ustawienia tych wskazówek nie są idealne. Pierwsze co ustawiamy, to przestawiamy sobie sekundnik trybu temkeepingu oraz sekundnik stopera tymi przyciskami. Zobaczcie, resetem ustawiamy sekundnik trybu timekeepingu. Każdą z tych wskazówek musimy ustawić w pozycji 20 na 0, czyli tu na 0, tutaj na 24, tu na 60 i wskazówki godzinowe na 12 i tak, możemy przytrzymać, żeby to szybciem poszło i zatrzymać tuż przed zerem. Zobaczcie, no minęliśmy niestety, więc jeszcze raz. Przytrzymujemy, zatrzymujemy przed zerem. Raz, dwa, trzy. Jest idealnie. Dobrze, teraz zajmiemy się sekundnikiem stopera, czyli tym czerwonym. I naciskamy, aż się zatrzyma na dwunastce. Dobrze, jeżeli te dwa sekundniki mamy na, idealnie w pionie, przechodzimy dalej. Przycisk MODE. I teraz będziemy ustawiać na godzinie 12 wskazówki minutową i godzinową trybu timekeepingu. Poczekajmy najpierw, aż one się zatrzymają w pozycji teoretycznie 12, a praktycznie pewnie będzie to pozycja inna. Zobaczymy. Powinny się zatrzymać w każdym razie na godzinie 12. Jeżeli nie zatrzymały się idealnie na godzinie 12, przepraszam, na godzinie 24, bo tu musimy zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. Zobaczcie. Wskazówki dojdzie nam, ta, ta wskazówka godzinowa dojdzie nam na górę, ale trzeba jeszcze patrzeć, co robi ta wskazówka tutaj. O, to tutaj tą wam pokażę. Ta właśnie przechodzi przez godzinę dziewiątą, bo musimy je ustawić idealnie o północy, nie? nie o godzinie 12, czyli ta ma wskazywać też górę, a nie dół. Gdyby wskazywała w dół, to by była godzina dwunasta, a że będzie ta malutka będzie wskazywała tutaj w górę, to będzie godzina 24, czyli 000. I musimy ustawić te wskazówki właśnie w pozycji 000. Poczekajmy, aż się zatrzymają, i wtedy będziemy korygować ich położenie prawymi przyciskami. Jeżeli chodzi o wskazówki tutaj godzinową i minutową, wygodne jest to, że można przesuwać je w obie strony, czyli zarówno w przód, jak i w tył. Zaraz zobaczycie, jak to się, jak to się robi. Ok, widzimy, że wskazówki wskazują nam prawie 5 minut po 12. Ta wskazówka jest na 24, więc jest ok. Więc musimy je po prostu troszeczkę cofnąć. I zobaczcie, dla tego zegarka każdy jeden skok jest to 10 sekund, a nie 20 jak w niektórych. Dlatego też zobaczcie, trzeba to zrobić bardzo dokładnie i równo. W momencie jak spróbuję ten zegarek ustabilizować, żeby dokładnie widzieć w którym momencie się pokrywają. O, o teraz mniej więcej można powiedzieć, że się pokrył. I teraz spróbuję Wam to pokazać. Teraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy tu będzie? Nie. Tu sześć. Dobrze. To jest minuta druga, przepraszam trzecia. I teraz znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pierwsza minuta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To, znaczy to jest pierwsza minuta, to była druga. I teraz na zero. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Dlaczego robię to w ten sposób od którejś tam minuty? Ponieważ tutaj dość szeroki jest ten indeks i nie zawsze dokładnie widać, czy to jest idealnie na godzinie 12. Oczywiście można by się wspierać teraz, że to jest troszeczkę bardziej w prawo. Spróbuję Wam to przybliżyć, momencik. Ale chodzi o to, żeby to było ogólnie równomiernie, dlatego też zawsze staram się wskazać któryś z tych indeksów bocznych, które są cięcińkimi kreseczkami, tam ustawić równo i dokładnie tymi sześcioskokami w takim zegarku, albo trójskokami w zegarkach, które mają co 20 sekund posłów, wskazówki minutowej, ustawić wam to równo, tak żeby, żeby to było idealnie po prostu na, na całej tarczy, tarczy zegarka. Ok, mamy tutaj godzinę 12 na obu sekundnikach, mamy godzinę 12 na wskazówce minutowej i sekundowej. Musimy jeszcze ustawić godzinę 12 na wskazówce prawej. I zobaczcie, jak widzimy ona jest zupełnie rozjechana. I teraz możemy ją sobie przestawić w tą stronę. No, albo możemy ją cofnąć, tak samo jak tutaj. Tą akurat wskazówkę możemy cofać, to jest wygodne, zobaczcie. Teraz tak samo musi być na 60. O, idealnie. I jest jeszcze jedno ustawienie, które musimy zrealizować, zobaczcie. Kolejne naciśnięcie przycisk Na początku wydaje się, że nic nie powoduje, a zobaczcie, datownik się przekręca. Datownik do położenia zerowego ustawiamy idealnie na jedynce. Datownik kręci się dość wolno, ponieważ on jest bardzo, na bardzo niskim przełożeniu. I zaraz zobaczycie, że bardzo dokładnie można ustawić ten datownik, tak żeby, żeby idealnie w środku była cyferka. Jeszcze chwilkę nam zajmie, zanim się, wyświetli, zanim się nam pokaże w okienku jedynka. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to ustawić. 31 i kolejną będzie cyfrą jedynka O, i zatrzymało się. Proszę zobaczyć, właśnie tutaj w połowie drogi. I tak w jedną stronę przytrzymujemy to to przesuwamy wstecz. Zatrzymujemy dowolnym, znaczy dowolnym z tych dwóch. I naciskamy jeszcze raz, przytrzymujemy i, i będzie jechało na o, tak.

Jeszcze parę przyciśnięć, jeszcze kilka, Widzicie? i zobaczcie, bardzo precyzyjnie tą datę można ustawić. I dopiero w tym momencie, teraz będzie taki wyższy dźwięk przy modzie. Teraz ustawiamy z powrotem wskazówki stopera. O, czyli znaczy, że już ustawiliśmy wszystko, bo wróciliśmy do tych ustawień, które już robiliśmy. Jeszcze raz przytrzymam, Ustawiam idealnie w pionie, raz, dwa, i tak. I teraz zakończyliśmy już ustawienie, po, położenie początkowe wskazówek. Zatem naciskamy przycisk jazz, żeby zatwierdzić to ustawienie. Teraz dzień, no niestety długo nam to zajmie, on się będzie aktualizował do, do bieżącego dnia. Także ja zatrzymam na chwilkę czas, bo to troszeczkę zajmie i zaraz do Was powrócę. Ok, za chwilkę nam się zatrzyma tutaj wskazanie, już niedługo. Popatrzmy. O, i mamy 22 i teraz wskazówki. Najpierw ustawiła się wskazówka dnia tygodnia, wskazuje czwartek. Teraz ustawią się wskazówki godzinowe, i dopiero wtedy rozpocznie bieg wskazówka sekundowa. czas będzie około godziny 15, także zanim ta lewa wskazówka tutaj dojdzie aż tutaj do 15 chwil, minie. Także też na chwilkę zatrzymam film, żeby nie marnować Waszego czasu. Już w tym momencie wskazówki nam się zatrzymały. Zegarek powróci do trybu temp i teraz zobaczmy, czy on jest prawidłowo ustawiony. Bierzemy sobie nasz wzorzec czasu. Wzorcem czasu będzie nasz tutaj zegarek Rangeman. Jak widzimy, jest on zsynchronizowany w ostatniej dobie, także czas jego jest e, dokładny. I zobaczmy, jak, jakie są różnice we wskazaniach. Datę mamy dzisiaj 23 kwietnia. Zegarek GS wskazuje datę 22, czyli data jest na pewno do poprawy. E, sekundnik, jak widzimy, też jest troszeczkę rozjechany. Nie chodzi, nie chodzi dalej nie równo. E, godzinę mamy na prawym zegarku 13.14 tutaj mamy 15.27 a i dzień tygodnia jeszcze wskazywany jest czwartek a dzisiaj mamy niedzielę także w zasadzie wszystko jest do poprawy celowo go tutaj rozregulowałem żeby był po prostu przykład do pokazania ustawień i zobaczmy wchodzimy do ustawień przez przytrzymanie długie przycisku adjust ignorujemy pierwsze piknięcie czyli uruchomienie o teraz dopiero jest i teraz jesteśmy w trybie ustawień i co możemy teraz przedstawić? Pierwsze co ustawiamy to, to jest ustawienie miasta, w którym miejscowości, strefy czasowej, w której się znajdujemy. Z tym musicie bardzo uważać, ponieważ miejscowości można zmienić tylko w jednym kierunku, czyli w przód. Czyli ta wskazówka w tym momencie wskazuje nam GMT, czyli ten green, czas Greenwich, natomiast my potrzebujemy ustawić strefę Paryż. Każde naciśnięcie przycisku, przycisku, follow, przycisku reset powoduje przesunięcie się, w, się wskazówki sekundowej stopera na, o, jedno, o jedno miejsce do przodu, natomiast nie da się tego cofnąć, także żeby, prze, a jednocześnie przesunięcie się tego powoduje aktualizację w postaci ruchu wskazówki godzinowej, i minutowej, co trochę trwa. Zatem uważajcie, żeby nie pominąć swojego miasta, czyli, czyli jeżeli jesteście w Polsce, to Paryża. Ponieważ jeżeli to miniecie, to potem robienie całego obrotu tymi wszystkimi wskazówkami. Naprawdę zajmuje dużo czasu, także uważajcie na to. Zobaczcie, pierwszy ruch przestawiamy się na Londyn. I tyle zajmuje przestawienie się jednej godziny. To pół jeżeli przestawiamy tylko godzinę o jedną. Natomiast trochę gorzej jak jeszcze data nam się zaczyna zmienić. Bo robimy to w okolicach północy, to zmiana daty z jednej na drugą jest też dość czasochłonna. Kolejne ustawienie Paryż. I teraz jesteśmy już we właściwej strefie czasowej. Jeżeli znajdujemy się w dobrym zasięgu i wiemy, gdzie mamy odbiór, zatwierdzamy w zasadzie już ustawienia. Czyli zamykamy tutaj tryb ustawień. Zegarek wraca do trybu timekeepingu i przytrzymując trochę krócej około dwóch sekund. Zobaczcie. O, teraz odbieramy po prostu falę, mając wcześniej już oczywiście ustawioną właściwą strefę czasową, bo to jest najważniejsze. Odbieramy falę z wzorca czasu z niemieckiego Mineflingen, który ustawi nam idealnie zegarek. Natomiast, to oczywiście jest, w większości przypadków się udaje, trzeba tylko znaleźć odpowiednie miejsce w mieszkaniu, w którym ten odbiór fal mamy dobry. Natomiast, jeżeli jeszcze nie wiemy, gdzie jest to miejsce, albo w jakiej pozycji ułożyć zegarek, i tak dalej, wtedy po prostu anulujemy sobie, bo najpierw tutaj jest wskazanie ready, czyli że on będzie odbierał, a w momencie, gdy już zaczyna odbierać, wskazówka przestawia się tutaj na wskazanie work. W tym miejscu i w tej pozycji zegarka, w której on się obecnie znajduje, on tutaj nie złapie zasięgu, dlatego ja to anuluję. Pokazuję, jak wam to normalnie, pokazuję wam po prostu jak to należałoby zrobić, gdyby był zasięg i, bo to jest najprecyzyjniejsze i najwygodniejsze, ale gdy tego zasięgu nie ma i chcemy manualnie ustawić wskazówki, to robimy to w sposób następujący. wskazówki, wszystkie wskazówki również dzień tygodnia i tak dalej. Przytrzymujemy znowu długo przycisk Adjust aż do drugiego kliknięcia. O, teraz. I teraz tak, jeżeli mamy właściwą strefę czasową, nie naciśnijcie tego przycisku, bo przestawi to Wam na Atenę i będziecie potem jechać, to za Wam zajmie 10 minut co najmniej, to jest dość wkurzające. Pierwsze co robimy, naciskamy przycisk mode. Oczywiście jeżeli strefa czasowa jest ustawiona prawidłowo na Paryż. Mode. I aktualnie ustawiamy co? Zobaczmy. Aktualnie ustawiamy bieżącą godzinę. Mamy 15 tutaj w rogu, ja wiem, że to jest troszeczkę nieostre, ale... Zaraz postaramy się troszkę lepiej ten zegarek postawić. Mamy godzinę 15.31, więc idziemy do godziny 15.31. Tak, tak, tak. po po malutku, 15.30, 31, 32. No bo wtedy wiadomo, będziemy e, zatwierdzać. Następnie przycisk mode. I ustawiamy następnie, co ustawiamy? Dzień. I ustawiamy dzień na 23. Ustawiliśmy go. Kolejne naciśnięcie przycisku mode. Ustawiamy dzień tygodnia. Dzień tygodnia ustawiamy tylko w jedną stronę, także tylko przyciskiem Reset. Mamy dzisiaj niedzielę. Jest, jest niedziela. OK. ustawiona. Jeszcze raz. Teraz ustawiamy znowu strefę czasową, czyli już ustawiliśmy wszystko. Pamiętajcie że przy ustawieniu godziny, żeby zwrócić uwagę, w którym pozycji znajduje się czas 24 godziny, Czy jest po 12, jeżeli jest, jest godzina 15. I tak. 58, 59. Zatwierdzamy. I zobaczmy, czy udało nam się to zsynchronizować. Weźmy sobie obie zegarki razem. No, prawie idealnie udało mi się to zsynchronizować, jakieś 2,3 sekundy rozbieżności. Ja mam, mamy na obu zegarkach godzinę 15:32. Sekundnik e, zegarka analogowy później się jakieś 2,3 sekundy. Także m, ustawień udało nam się dokonać, i w tym momencie zegarek, e, który mamy e, tutaj, jest idealnie ustawiony. Dzień tygodnia mamy 23, jest godzina, jak wspomniałem wcześniej, 15:32. Dzień tygodnia e, niedziela. Roku tutaj w tym zegarku nie ustawiamy, natomiast on sobie ten rok pobiera z sygnału synchronizacyjnego z stacji z Mainflingen. I tyle. I zegarek w tym momencie mamy ustawiony, swobodnie możemy już z niego korzystać. Również zapraszam do obejrzenia mojego filmu, gdzie prezentuję ten zegarek i jeśli chodzi o jego ogląd, przymierzenie i porównanie z innymi zegarkami, jak również zapraszam do obejrzenia filmiku, w którym pokazuję wszystkie funkcje tego zegarka. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie proszę łapkę w górę pod filmem. Jeśli macie jakieś uwagi bądź pytania odnośnie ustawień tudzież funkcji tego zegarka, proszę o skorzystanie z sekcji komentarzy. Natomiast jeśli chcielibyście obejrzeć inne filmy o zegarkach Casio G-Shock, zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Na końcu kliknięcie filmu sobie na moje zdjęcie i zatwierdźcie subskrypcję, wtedy będziecie otrzymywali powiadomienia w YouTubie o nowych filmach pojawiających się na moim kanale. A dotychczas też już trochę tego zostało nakręcone, także polecam przejrzeć, może tam coś ciekawego dla siebie znajdziecie. A tymczasem jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.